Tomasz Lis, na żywo witam państwa. Dwa dni temu w walce 45-latków Andrzej Gołota przegrał z Przemysławem Saletą. Wielu mówi, że Andrzej Gołota w ogóle nie powinien do tej walki podchodzić. Wielu twierdzi, że bokser powinien ostatecznie skończyć swą karierę. A co sądzi on sam? Bo to najważniejsze. Zapraszam pan Andrzej Gołota. Dzień dobry panie Andrzeju. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie Andrzeju, witam serdecznie. Proszę. Czy w czasie tych ostatnich dwóch dni, wczoraj i dzisiaj, myślał pan sobie, był sens walczyć? Proszę? Czy myślał pan w tych ostatnich dwóch dniach, wczoraj i dzisiaj... Czy jest sens walczyć? Czy był sens walczyć? Na pewno był, no wie pan. Kiedy przez 30 lat coś się robi, to ciężko odmówić sobie tej pracy, także no, ja wiem, czy był sens walczyć z nim akurat, nie wiem, no, akurat ciężko powiedzieć, pan, zawsze są jakieś wyzwania w życiu. Wyzwanie było to, że chciałem zobaczyć, czy się nadaje jeszcze do boksowania, czy mógł boksować jeszcze. Pan mówi, ciężko sobie odmówić. Co to jest to coś, co najbardziej pana boksera ciągnie na ring? Nie, no, no już nie powiem, że przyzwyczajenie, ale no, ja wiem, no słuchaj, to jest ten excitement, znaczy to wewnętrzne... Podniecenie. Tak, w ten sposób bym powiedział też, że lubię to robić, no, przez 30 lat to robiłem. Także no, nie mogę żyć bez tego, no, jak gdyby. A pana żona, pani Mariola, jak pan powiedział, będę walczył znowu, to była za, była przeciw, czy powiedziała, rób co chcesz? Wie pan, żona no, nie wchodzi między mną a boksowaniem, tak? Raczej... Na pewno nie chciała widzieć mnie przegranego, tak? Jak każdy inny zresztą. Także no woli w bardziej prewencyjny sposób, po prostu wiesz, zapobiegania tego. Ale no, czasami to się nie wydaje. Gdyby pan wygrał w sobotę, to myślałby pan już teraz o następnych walkach? Czy nie wiem, no wiesz... Mój celem było sprawdzenie tej lewej ręki, czy jest może pracować tak pracowała kiedyś, czy nie. Pan mówił, że była operacja i że ta lewa ręka dużo lepiej się czuje. Dużo lepiej się czuje, tak, ale nie ma tego bólu, jaki był przedtem. Ale jeszcze nie jest gotowa jeszcze. Przygotowując się do tego programu, obejrzałem wczoraj drugą walkę z Riddickiem Bowe. Bardzo proszę, jeśli drugą walkę pana o Mistrzostwo Świata z Riddickiem Bowe, grudzień 96 roku. I prawdę mówiąc, oglądałem to, tę dziewiątą rundę, ostatnią, oglądałem kilka razy i wciąż nie rozumiałem, o co chodzi. Pan dwa razy posyła go na deski. Jest pan 3 minuty i 10 sekund dokładnie od Mistrzostwa Świata. Kontroluje pan walkę, wydaje się, całkowicie i w tym momencie jest seria ciosów poniżej pasa. Jak pan patrzy na tamtą sytuację z dzisiejszej perspektywy? Wie pan, ja mogę pamiętać jeszcze do dzisiaj, w tej walce byłem, tak? Tam praktycznie od piątej rundy był po prostu tak zwany chaos, nie wiedział, co się dzieje nawet. A od piątej rundy. To była dziewiąta runda, powiedziałeś, tak? Dziewiąta runda. Ja wiem, ta seria to było 10 sekund przed końcem rundy, tak. Wiesz, no, żebym kontrolował te ciosy, no nie chciałbym tak uderzyć, tak? Wtedy. Byłoby to bez sensu. No, byłoby to bez sensu. Gdybym kontrolował to, tak? Gdybym mógł kontrolować. No, jak chciałbym uderzyć na bady, to żeby niżej trochę zrobić. Tak było. A potem walki z Lewisem, z Tysonem. Pan w wywiadzie chyba w Gazecie Wyborczej powiedział, że tak naprawdę z Tysonem nie powinien pan wychodzić na ring ze względu na tę lewą rękę, która nie działała po prostu. Tak, to było zwanie 3 miesiące przed wypadkiem, znaczy po wypadku moim samochodowym.
kiedy nie znałem, po prostu nie odzyskałem takiej władzy nad tą ręką, jak miałem przedtem, tak? Co robić? Byłem zatuszować, nie rozmawiać na temat, ale nie dało. Co robić? Później po zostać na trzy lat przestałem boksować. Byłem tą rękę naprawić, ale nie dało rady. Znaczy próbowałem, no wiesz, operację naprawić, ale nie rozumiem nigdy do tej sprawności, jak było przedtem. Czym jest boks w pana życiu? Czym jest boks dla pana? Ciężko powiedzieć, to jest przez 10 parę lat to robiłem. To jest moje życie, wiesz. A to jest to zawód, jest... czy to jest serce, to jest miłość? Na pewno. Profesja, czy bardziej miłość? Po prostu zarabiam pieniędzy, ale mogę powiedzieć, ale jest inna sprawa też, ponieważ za tym, kiedy nie boksuję naprawdę na przykład, przyjdzie taki czas, że muszę boksować. No, niestety muszę trenować, muszę boksować, bo inaczej to życie nie ma dla mnie sensu. Ja wyszłem teraz bez boksu, nie wiem. Pan mówi, że życie bez boksu nie ma sensu, a z drugiej strony... Dla mnie. Tak, ale jak pan w wywiadach się wypowiada, to ja mam wrażenie, że życie poza boksem dla pana absolutnie istnieje. I pan bardzo ciepło w takich serdecznych, fajnych słowach mówi i o żonie, pani Marioli, która jest tutaj z nami w studiu, i o swoich dzieciach. I mówi pan w taki sposób, że sobie spokojnie można wyobrazić, że rodzina to jest 100% dla tego człowieka. Właściwie mógłby się obyć bez boksu. Ma rację. Jeśli chodzi o rodzinę, to jest szczęścia w życiu, że nie wiem, czy zasługuję na szczęście, ponieważ mam rodzinę, mam żonę, która mnie kocha, mam dzieci, które mnie kochają. Jestem szczęśliwy. Dlaczego pan mówi, że nie wie pan, czy pan na to zasługuje? Ja dziękuję za to, że tak się stało, tak? Czyli niezwykle, no nie wiem, no po prostu wiesz, to jest życie. Czy każdy zasługuje na to? No nie wiem. To jest ciekawe pytanie. Panie Andrzeju, pan podobno w szkole, no był pan bardzo, bardzo silny, ale było tak, że tak wspomina trener Janusz Gorta, poszturchiwali pana, a pan nie chciał nikogo, krótko mówiąc, zdzielić. I właściwie to pan, mimo że pan dysponował siłą, był trochę ofiarą gdzieś tam w swoich latach dziecinnych, szkolnych. Powiedzmy nie z rówieśnikami, powiedzmy, że z kolegami starszymi, którzy próbowali mnie po prostu udobrugać, tak powiedziałbym. Chciałem zawsze wykazać, że jestem trochę silniejszy, lepszy od nich, aniżeli trochę tak myślą, no. Moi rówieśnicy byli po prostu dla mnie za słabi. Zawsze miałem problemy z tymi starszymi kolegami. Jakiś tam był Mrozik chyba, tak? Jakiś wagi muszej w sekcji pięściarskiej? I on nie, też... to już było podczas treningu właśnie w sali Legii. Ta osoba. Mm-hmm. Jakby pan dzisiaj powiedział z perspektywy swoich 45 lat, to już jest dojrzały wiek. Co jest w życiu najważniejsze? Uważam, że rodzina. Ci ludzie, którzy potrafisz, wiesz, polegać, na których potrafisz polegać właśnie i co daje ci tą stoję w życiu, to jest właśnie ta rodzina. Jeśli pan, panie Andrzeju, pozwoli, ja bym chciał parę słów zamienić z panią Mariolą. No mąż słucha, więc tak zupełnie szczerze to nie będzie, ale... Pani Mariolu, zadałem to pytanie panu Andrzejowi. Jak pani się dowiedziała o pomyśle na tę ostatnią walkę, to co pani powiedziała mężowi? Ja w sumie byłam przeciwna tej walce, ale Andrzej od 3 lat praktycznie trenował. Szedł do sali bokserskiej i trenował. I tak trochę szkoda mi było tego czasu, bo no, nie mógł żyć bez tego. I w chwili, gdy dowiedziałam się, że to ma być Przemek Saleta, to uważałam, że nie ma tak wielkiego zagrożenia. Jeśli chcę jeszcze raz pokazać się, wyjść, sprawdzić się jako pokłon dla swoich kibiców, to mimo, że byłam przeciwna, to zdecydowałam się go poprzeć w tym. Wyobrażam sobie...
że bokser w szatni tuż przed walką musi być nie tylko skupiony, ale musi być zdenerwowany. Pan Andrzej nawet w jednym z wywiadów mówił, że jest naturalny strach zawsze. Ale zastanawiam się, kto ma ten stres większy? Czy ten bokser w ringu, czy na przykład osoba najbliższa pani, która na to patrzy? Wydawałoby się, że z wiekiem czasu coraz łatwiej. Jest pani w stanie wytrzymać to psychicznie? Czy nie lepiej byłoby się zamknąć, odwrócić, nie patrzeć, nie widzieć? Wie pan, jeśli Andrzej ma odwagę wyjść do ringu, to ja muszę mieć odwagę siedzieć przy tym ringu i nie opuścić go. Na pewno łatwiej by było zostać w domu i zerknąć na telewizor albo wyłączyć telewizor i włączyć, jak już wiemy, jaki był wynik. Ale to jest takie podejście dosyć załatwe. W jednym z wywiadów pan Andrzej był zapytany, czy jest dobrym mężem i on powiedział, że bardzo dobrym, ale to jest moje zdanie, ale żona może się nie zgadza. Jakim jest mężem? Jest bardzo dobrym mężem, tylko nie chcę za często o tym mówić, żeby nie wpadł w pychę. A z tych wypowiedzi na temat państwa rodziny wynika, że też jest bardzo dobrym ojcem. Mówi, to nie jest coś, co może, rola, którą można by zagrać, bo opowiada o tym z taką prawdziwą czułością. Wie pan, mąż odkąd został ojcem, jakoś tak zupełnie naturalnie przychodziło mu zajmowanie się dziećmi. Ja byłam w pracy, on przyjechał do Stanów. To był czas, kiedy jeszcze trzeba było dzieciom butelki wygotować, także mąż gotował, nalewał mleko, przewijał, wstawał w nocy, na spacerek chodził. A jak ja już zabierałam samochód, bo musiałam jechać do pracy, to z wózeczkiem szedł do baru, barmanka brała, trzymała dziecko, on sobie piwko wypił. Sorry. A proszę jeszcze powiedzieć, bo no, my znamy Andrzeja Gołotę głównie z ringu, że jednak wyjść na ring, gdzie jest Lennox Lewis czy Mike Tyson, to wymaga guts, tak by powiedzieli w Ameryce. Głupio, no niech będzie, trzeba mieć jaja, tak. Ale jaki to jest facet tak naprawdę prywatnie? Prywatnie Andrzej jest bardzo łatwy w pożyciu. Ja sobie nie wyobrażam życia z kim to tak wszystko łatwo przychodzi. Podzieliły się nasze role. Także Andrzej przejął te rzeczy, które on lubi robić, a ja robię tą pracę papierkową, której on nie znosi. Nie znam za wielu mężczyzn, którzy by rano robili śniadanie dla syna, odwozili i to jest już po treningu o 5 rano. I to nawet te treningi były wtedy, gdy Andrzej nie miał zaplanowanej walki. To jego życie jest. Wstać o 5 rano, pójść się porozciągać, pobiegać, później zbudzić syna, zrobić mu śniadanie, zawieźć go do szkoły. Później z kolei do drugiej sali bokserskiej, tam na gruszcie. Tego, co pani mówi, to ja rozumiem, że prawdziwym twardzielem Andrzej Gołota jest w domu. Tak. Jest niesamowicie pomocny. Jest dobrym mężem. Chyba trzeba skończyć, bo rzeczywiście popsuje pani męża. Jeszcze sekunda pochwał. I pycha. I będzie za dobrze. Panie Andrzeju, co dalej? Znaczy nie wiem, no, trzeba by wrócić do domu właśnie, zobaczyć tę walkę jeszcze raz. Stwierdzić, co było źle zrobione. Zobaczę, znaczy nie wiem. Jeszcze nie wiem, dokładnie jeszcze nie wiem. Czy pan fizycznie czuje tę walkę jeszcze? Czy to boli po prostu? No bo widać, jak... Boli wynik na pewno, wiesz, na pewno boli. Można tę walkę inaczej właśnie skończyć, inaczej zrobić, inaczej, żeby, wiesz, przejść. Muszę się zastanowić, że jeszcze jestem w stanie cokolwiek zrobić w ringu. Czyli pan nie wyklucza, że jeszcze na ring wejdzie? Nie wiem, jeszcze nie wiem. Pan spotyka się, tak myślę, w Polsce od nastu lat z życzliwością, z sympatią. Ma pan bardzo wielu fanów, a z drugiej strony też powołuje się na któryś z wywiadów, tak dość gorzko mówi pan o Polsce. Z jednej strony, że piękny kraj, fajnie się wszystko rozwija, ale z drugiej strony mówi, że w Polsce, mówi pan, że w Polsce to każdy zostaje opluty. Nawet prędzej czy później nawet podaje pan przykład, jak pan wpłacił 100 tysięcy na ofiary powodzi w 1997 roku i zdaje się, że pojawiły się zarzuty, że za mało. To też, no niech trafi się to ktoś, kto da więcej, tak? Chciałbym to widzieć. Lubi pan Polskę? Bardzo lubię. No tu się wychowałem, tu się urodziłem.
to jest wspaniały kraj. A myśli pan o tym, żeby, no, do starych lat to jeszcze daleko, ale żeby może kiedyś tu wrócić z powrotem, zamieszkać na stałe? No, dopóki dzieci nie dorosną, naprawdę już nie pójdą na swoje, tak zwane swoje drogi, swoje drogi. Nie wiem, czy to będzie jeszcze możliwe, ale na pewno myślę o tym. Na pewno myślę o tym. My rozmawialiśmy przed programem, pan wraca, państwo wracają do Ameryki jutro. Tak. Kiedy pan wraca do sportu takiego, choćby, jak mówi pani Mariola, rozciąganie, jakiś trening, bieganie? Myślę, że w poniedziałek, wtorek trzeba zacząć właściwie już ten trening rozciągający, jak to mówiłeś, tak, wcześniej. To jest po prostu, no, trening w gymie, tak zwany siłowy, powiedziałbym. Zawsze siłę zawsze robimy zawsze pierwszą. Także ten siłowy trening będzie w poniedziałek, wtorek na pewno. Czy będzie boks? Zobaczę dokładnie jeszcze. Muszę przeanalizować jeszcze tą walkę. Czy jest sens w ogóle? Panie Andrzeju, to jest nasza druga rozmowa. Pierwszy raz rozmawialiśmy, to był grudzień 96 roku, ponad 16 lat temu w Atlantic City przed pana drugą walką z Riddickiem Bowe. Dużo było tych walk, wielkich emocji i teraz, jak jest okazja, to chciałem bardzo, myślę, w imieniu bardzo, 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 bardzo wielu polskich kibiców podziękować za to, że pan walczył i za to, że czasem wchodził pan na ten ring z kontuzją, kiedy może nie trzeba było, może trzeba było nie wchodzić, ale także dla kibiców, a nawet wielokrotnie, głównie ze względu na kibiców, pan to robił. Co zrobić, wiesz, jeżeli walka zaakceptowana, bez i powiesz, że nie byś walczył, to jest tragedia. Z tego, że tak to może być. Masz jakąś małą kontuzję, czy mniejszą, czy większą, ale musisz tym walczyć. Musisz wyjść i boksować. I dać sobie, wiesz, wszystko, co możesz dać. Co możesz nadrobić. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, pani Mariolo. Pani Mariolo, bardzo pani...